Namaste, kochani. Witam Was w kolejnym nagraniu praktyki jogi, które powinno być dostępne dla każdego z Was. Postaram się, żeby była to ponownie wersja dla początkujących, być może takich delikatnie średnio zaawansowanych, ale na pewno będzie to jak najbardziej wykonalne dla większości z Was. Oczywiście, jak zawsze zaznaczam, że jeżeli macie jakieś problemy zdrowotne, jakieś problemy ograniczenia ruchowe, coś z kręgosłupem, z karkiem, z czymkolwiek innym, jakieś kontuzje, to bardzo Was proszę, skontaktujcie się ze swoim lekarzem, muszę zawsze to przypominać, żeby upewnić się, czy możecie po prostu praktykować jogę, czy możecie się rozciągać i wykręcać w różne strony i czy to jest w porządku w Waszym wypadku, także to jest Wasza odpowiedzialność. Dzisiejsza praktyka będzie skoncentrowana na stworzeniu dodatkowej przestrzeni, na rozciągnięciu bocznych partii naszego ciała. Są to partie naszego ciała, które są bardzo często przez nas pomijane, kiedy ćwiczymy, ponieważ wydaje nam się to troszkę mniej istotne i zazwyczaj koncentrujemy się na tym, żeby poruszać się, jeżeli chodzi o płaszczyznę naszego kręgosłupa, albo do przodu, albo do tyłu, albo robić skręty. Tutaj to jest jakby najbardziej odczuwalne dla nas. Tak samo jeżeli chodzi o biodra, to otwieramy nasze biodra w przeróżne strony, jakby pomijając te boczne partie, które są zazwyczaj bardzo mało rozciągnięte i tym samym, co za tym idzie, akumuluje się tutaj w naszym ciele dużo różnych takich toksyn, niepotrzebnych, zbędnych emocji i tego wszystkiego, czego tak naprawdę nie chcemy w sobie akumulować i tłumić i przechowywać. Dlatego też właśnie chciałabym Wam zaproponować dzisiaj sesję, która z całą pewnością pozwoli Wam się fantastycznie poczuć. Te partie ciała, właśnie boczne, muszę przyznać, że jeżeli chodzi o mnie, dają mi wielką, wielką przyjemność, gdy je rozciągam. I zawsze staram się ich nie pomijać, nawet jeżeli sesja, na którą obecnie uczęszczam u innych, u swoich nauczycieli, nie obejmuje ich, to ja zawsze jednak w domu, na porządku dziennym staram się o tym pamiętać i jest troszkę, chociaż minimalnie, dosłownie przez minutę, dwie porozciągać. W dzisiejszej sesji zaproponuję Wam kilka takich pozycji, które możecie stosować sobie sami, kiedy tylko czujecie, że po prostu chcecie się troszeczkę poprzeciągać i żeby poczuć się lepiej. Także teraz zamknijmy na chwilę oczka. Usiądźcie sobie w siadzie skrzyżnym albo jeżeli chcecie, to po prostu tak na kolana i możecie palce dać do góry, jeżeli chcecie czuć się bardziej połączeni z górą lub też jeżeli chcecie się uziemić, to na dół. I weźmy sobie razem wspólnie z zamkniętymi oczyma jeden głęboki wdech na 5 i wydech na 5. Zaczynamy. Wdech na 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Wstrzymajcie przez chwileczkę powietrze. I wydech na 5. Raz, 2, 3, 4 i 5. Wróćcie do naturalnego oddechu, otwórzcie powoli oczka. I teraz zacznijmy może od tego, co już wcześniej pokazywałam Wam w niektórych nagraniach. Wdech, lewa ręka do góry. Tak jakbyście chcieli po coś sięgnąć, zauważycie, że tutaj jest już naciąganie na całej lewej stronie. I pochylamy się w prawą stronę, możemy ugiąć prawy łokieć, możemy się zniżyć jeszcze niżej później, jeżeli jesteście na tyle rozciągnięci. Pamiętajcie tutaj, żeby lewy pośladek nie wszedł, nie wędrował z Wami i żebyście się nie garbili, nie zamykali tutaj do przodu. Otwórzcie klatkę piersiową, odpatrzcie się do góry i dbajcie o to, żeby lewy pośladek był dotykał podłoża. Jeżeli nie jesteście tak nisko, to tak też możecie jak najbardziej być. Ok, i wdech do góry. I to samo robimy po drugiej stronie. Czyli wdech, prawa ręka do góry i na wydechu wyginamy się w lewą stronę, zginając lub też nie lewy łokieć. Otwierając klatkę piersiową
Prawy pośladek dotyka podłoża. I delektujcie się tym cudownym już uczuciem przy tak najprostszym ćwiczeniu, kiedy wasze biodra, wasze organy wewnętrzne przy brzuchu, przy nerkach, wasze nerki się tak dotleniają, doenergetyzują. I wdech, i do góry. Teraz coś na troszkę wyższym poziomie. Chodzi mi nie o poziom trudności, ale wysokości. Wyprostujcie sobie lewą stopę do boku, tak jak ja. Podnieście się na prawym kolanie zgiętym. Możecie sobie podwinąć palce z tyłu dla balansu lub też nie. I na takiej wysokości teraz robimy to samo. Wdech i lewa ręka do boku. I poczujcie, jakbyście byli całą, jedną, długą, niekończącą się linią energii na lewej stronie ciała. Od czubków palców u stóp do czubków palców u rąk. Otwieramy się do boku. I wyżej, wyżej sięgamy. I wydech. Obniżamy się na dół. Kolano lewe do podłoża. Prawa noga jest dalej podwinięta, tak jak była, z tym, że staramy się ją jakby bardziej otworzyć. Czyli staramy się, żeby udo łydka prawej nogi była tak, chociaż troszkę pod kątem do kierunku początku maty. Czyli im bardziej jest równoległa do początku maty, tym lepiej, ale u niektórych z was może być noga całkowicie podwinięta pod stół i to też jest ok. To jest w zależności na ile macie otwarte biodra. I obniżamy się na podłoże. I możecie zostać tutaj lub też delikatnie się obniżyć. Tutaj powinniście odczuwać rozciąganie zewnętrznej części prawego biodra. I tak samo tutaj cały przód, cała góra uda lewej nogi. Starajcie się, żeby kręgosłup był prosty i żebyście byli symetrycznie do przodu. Możecie tutaj położyć się nawet na ziemi, uciskając wasze trzecie oko do podłoża. Jest to bardzo uspokajające. Ok, teraz na wdechu do góry. Podwincie trochę prawą nogę bardziej do siebie, w kierunku do siebie, dla równowagi. I teraz otwórzcie klatkę piersiową, unieście ręce do boku i wytrwajcie w takiej pozycji chwileczkę. Złapcie równowagę. Mięśnie pracują, żeby utrzymać. I wydech, rączki do dołu. I teraz rozciągniemy sobie troszkę udo lewe. Zegnijcie sobie lewą nogę i chwyćcie ją. Jeżeli chcecie dołożyć do tego skręt tułowia, to z drugiej strony ciała dłonią. Czyli w moim przypadku będzie to lewą nogę chwytam prawą ręką i się przekręcam do boku. Oddychajcie głęboko. Oczywiście możecie też chwycić tą samą stroną, po tej samej stronie dłonią. Ok, i puszczamy. I obracamy się teraz do przodu naszej maty, pozostawiając lewą nogę wyprostowaną do boku. Palce w stronę sufitu. Prawa noga jest zgięta, dotyka tutaj piętą, dotykamy wewnętrznej części naszego lewego uda. I teraz na wdechu wyprostujcie kręgosłup, rozluźnijcie ramiona, żeby nie były spięte. Otwieramy klatkę piersiową
I na wydechu przekręcamy się w kierunku naszej wyprostowanej lewej nogi. Dbajcie o to, żeby dociskać podłoża lewym udem. Czyli przekręcamy się. Także dodajemy tutaj też troszkę skrętów, bo one zawsze są dobre, jeżeli chodzi o oczyszczanie organizmu, detoks, o usprawnienie mobilności naszego kręgosłupa, także warto je też codziennie dodać sobie do swoich ćwiczeń. I teraz powolutku obniżamy się coraz niżej, sięgając prawą dłonią do wewnętrznej części naszej łydki. Jeżeli tylko tu sięgniecie, jest to jak najbardziej ok. Jeżeli chcecie iść dalej, to utrzymując prosty kręgosłup wraz z każdym wydechem, obniżamy się coraz niżej. I tutaj poczujecie w pewnym momencie bardzo taki przyjemny, intensywny stretch, rozciąganie górnej partii, tutaj bocznej naszej prawej strony tułowia i górna partia też tutaj łopatki i plecy troszkę zahacza. Przecudowne uczucie. Jeżeli chcecie, obniżcie się niżej. Możecie chwycić swoją stopę drugą ręką. I oddychamy. I na wdechu podnosimy się. Siadamy w siadzie skrzyżnym, wracamy do wyjściowej pozycji. Ręce na wdechu do góry i na wydechu pochylamy się do przodu. Sięgając do podłoża albo też zostajemy troszkę wyżej, jeżeli tutaj tylko sięgacie, jest to jak najbardziej ok. Każdy na miarę swoich możliwości, pamiętając o tym, żeby nie nadwyrężać ciała, ma być to przyjemne uczucie rozciągania, natomiast nie bólu nigdy w jodze. Pośladki dotykają podłoża. I wdech, unosimy się do góry i powtarzamy całą sekwencję, cały układ po drugiej stronie naszego ciała. Czyli od czego zaczynaliśmy? Zaczynaliśmy od tego, że teraz prawą stopę, prawą nogę wyprostujemy, dotykając stopą podłoża. Uniesiemy się na lewym kolanie do góry, prawa ręka do boku i naciągamy całą prawą część naszego ciała. Jedna długa linia energetyczna, cudowne rozciąganie. Otwieramy klatkę piersiową do góry. I na wydechu obniżamy się, zwracając się teraz do końca naszej maty. Możemy mieć podwinięte palce lub też luźno opuszczone, aktywna cała noga wyprostowana. Lewa noga jest albo bardzo zgięte kolano i podwijamy ją wręcz pod siebie, lub też troszeczkę otwieramy do przodu, czyli jest łydka bardziej równoległa do końca naszej maty. Też zauważycie na pewno, że jedna część waszego ciała jest, ma większe ograniczenia, druga troszkę mniejsza, jest to zupełnie naturalne. I teraz jak najbardziej będąc symetrycznym do przodu maty i starając się obniżać do podłoża lewy pośladek, ale nie wykrzywiając się w lewo, tylko będąc prosto, obniżamy się na wdechu do dołu. I tutaj zostajemy sobie na kilka wdechów. Prosty kręgosłup. Lewa stopa aktywna, palce aktywne u stopy. Cudowne uczucie rozciągania w lewym zewnętrznym biodrze, przy nerkach. Uwielbiam to uczucie. Na wdechu unosimy się do góry, podwijamy bardziej nogę pod siebie dla równowagi i tak jak na tamtej stronie otwieramy klatkę piersiową,
ręce do boku. Uaktywniamy wszystkie mięśnie naszego na plecach, na brzuchu, w nogach i utrzymujemy taką pozycję troszeczkę wymagającą od nas balansu. Oddychamy i wydech, opuszczamy ręce do dołu. I co? Rozciągamy sobie troszkę też tutaj górną partię prawego uda, żeby było równo po dwóch stronach. I teraz chwytamy ponownie albo z tej samej strony chwytamy sobie ręką. Oczywiście nie musicie tak daleko chwytać, jak ja tutaj zahaczam sobie. To już wymaga troszkę większego rozciągnięcia. Jak najbardziej jest ok chwycić sobie stopę w ten sposób. Lub też jeżeli chcecie troszkę skrętu doświadczyć, to ręką z drugiej strony chwytamy. I oddychamy głęboko. Odżywiamy całe nasze ciało, dotleniamy. Ok. Puszczamy stopę na dół. Kładziemy pupę na ziemię. Prawa noga zostaje otwarta do boku, lewa podwinięta, kolana zgięte. Możemy sobie odwinąć pośladki do góry. Dociskamy udem do podłoża i prostujemy się. Wdech. I teraz na wydechu powolutku przekręcamy się w stronę prawej nogi. Pamiętając, żeby noga była aktywna, dociskamy do podłoża, palce aktywne. I powolutku bierzemy lewą rękę do zewnętrznej strony naszej prawej łydki. I powolutku z każdym wydechem się obniżamy. Albo zostajemy tutaj. Możecie chwycić zewnętrznej strony stopy. To jest takie dosyć intensywne rozciąganie po całej lewej stronie waszego tułowia. Dolne i ja dosyć intensywnie to czuję w górnej części również mojego ciała. I na wdechu podnosimy się do góry. Ponownie siadamy sobie w siadzie skrzyżnym. Tym razem mamy prawą łydkę z przodu, lewą z tyłu. Wdech, ramiona do góry i wydech. Sięgamy do przodu. Możemy tu zostać, możemy zejść troszkę niżej. Wdech do góry. I poczujcie już teraz, jak czujecie się w swoim ciele. Czy czujecie więcej miejsca między żebrami? Czy czujecie jakieś wibracje w swoim ciele, przemieszczającą się pranę, czyli energię życiową, jakieś łaskotanie? Czy czujecie się po prostu tak przyjemnie? Tutaj też często lubię sobie dodać troszkę ramion, żeby jakby też otworzyć troszkę klatkę i ramiona, unosząc lewą rękę do góry, prawą na dół i łącząc dłonie. Jeżeli dacie radę, jeżeli nie, możecie chwycić za jakiś ręcznik, żeby sobie pomóc, za ubranie, za bluzkę. Na chwileczkę otworzyć całą klatkę, otworzyć ramiona. I to samo z drugiej strony, prawa ręka do góry, lewa zewinięta na dole. A może pokażę, jak to wygląda z tyłu.
prosty kręgosłup i wypuszczam. Teraz wstańmy sobie na chwileczkę i zróbmy sobie może taką jedną serię Surya Namaskar, czyli powitania słońca, a druga już będzie troszkę skorygowana, tak żebyście mogli ponownie troszkę pootwierać boki swojego tułowia. Czyli stajemy na szczycie naszej maty. Mam nadzieję, że widzicie mnie tutaj całą. Być może troszkę obetnie ręce w nagraniu. I przy wdechu ramiona do góry, otwieramy klatkę piersiową. Możecie się delikatnie wygiąć do tyłu. I wydech. Schylamy się do przodu. Z bioder prosty kręgosłup. Możecie dotykać tylko tutaj nóg, łydek lub też podłoża. O, wdech, otwieramy klatkę piersiową i przy wydechu stajemy do psa ze spuszczoną głową w dół. Następnie na wdechu albo poprzez pozycję deski, jeżeli chcecie coś intensywniejszego, albo kolana idą do podłoża, opuszczamy się na dół. Albo całkowicie się kładziemy, albo jesteśmy cały czas podniesieni. I wdech, pozycja kobry. Otwieramy klatkę piersiową, tylko nie zadzierajcie głowy za bardzo do góry. Aktywne stopy dociskają do podłoża, łokcie dociskają do tułowia. I podwijamy palce, podnosimy uda, biodra do psa, ze spuszczoną głową w dół. Prosty kręgosłup. Można sobie westchnąć. O, i tutaj od razu Wam zrobię. Podnieście prawą stopę do góry i przenieście ją do przodu mapy, pomiędzy dłonie, popatrzcie do przodu i połóżcie teraz lewe kolano do podłoża, odwińcie palce i podnosimy się do góry. Będziecie teraz tutaj czuć naciąganie w górnej partii lewego uda. I coś teraz super, super przyjemnego, przynajmniej dla mnie. Naciągamy nasze boczki. Kładziemy prawą rękę jak najniżej. Jeżeli nie możecie dostać, weźcie sobie tutaj coś, jakieś podwyższenie, książki, takie bloki z korka czy z gąbki, takie do ćwiczeń do jogi. Albo być może dotkniecie do podłoża. I na wdechu lewa ręka do góry i wyginamy się do boku. Otwieramy całą lewą część naszego ciała. Czyli to jest bardzo podobne jak na początku, jeżeli chodzi o partię ciała. Natomiast może to być dla niektórych bardziej intensywne. I wracamy na dół. Teraz drugą stronę też sobie tutaj, nie odczujecie tego tak mocno, ale też sobie otwórzmy troszeczkę. Ok, wracamy do środka, podwijamy palce, unosimy kolano. Możemy sobie jeszcze też tutaj od razu wyprostować przednią nogę. Pamiętajcie o tym, żeby nie uciekać biodrem do boku, tylko żeby wszystko było prosto do przodu maty. I możecie tutaj na wydechu pochylić się w dół. Też troszkę sobie ponaciągać. Też to czuję tutaj wyraźnie w zewnętrznej części mojego biodra przedniego oraz w tylnej łydce. Aktywna tylnia noga. I zginam kolano przednie. Ponownie pies ze spuszczoną głową w dół. I to samo po drugiej stronie. Na wdechu lewa noga do góry. Wydech. Lewa stopa do przodu. Patrzymy do przodu.
i opuszczamy prawe kolano do podłoża, odwijamy palce, podnosimy się. Usiądźcie sobie tutaj wygodnie. Poczujecie już tutaj delikatne rozciąganie w przedniej części prawego uda. I tak jak z tamtej strony, lewa rączka do boku na czymś albo dotyka ziemi. Prawa na wdechu do góry i wykrzywiamy się w stronę lewą. To jest bardzo intensywne dla większości z nas. Oddychajcie głęboko i wydech. Wracamy do centrum. Chwileczkę po drugiej stronie, lewa ręka do podłoża, prawa ręka do podłoża, lewa do góry. Dużo prościej. I wracamy do środka, podwijamy palce tylne i nogi i prostujemy tylną nogę, równocześnie prostując prawe kolano. Możecie troszkę skrócić waszą pozycję. I na wydechu obniżamy się w dół. Aktywne obie nogi. I zginamy przednie kolano. I jak sprężyna odbijamy się i wstajemy sobie na przodzie naszej maty. Pochyleni. Możecie sobie tutaj złapać rękoma naokoło nóg. Proste nogi lub też tylko tak dłońmi. Jak wam się podoba. Ja bardzo lubię sobie czasami spleść tutaj dłonie i otworzyć klatkę piersiową, wyprostować ręce i przerzucić. O, jak mi fajnie szczeliło w kręgosłupie. Bardzo to lubię. Ja wszystko lubię w jodze. I głęboko oddychamy. Opuszczamy dłonie do podłoża. I teraz ugnijcie lekko kolana. I kręg po kręgu, powolutku. Odwijamy się do góry, głowa ostatnia. Powolutku. Może się wam kręcić troszkę w głowie. I stoimy. Otwarta klatka piersiowa, dłonie otwarte do boku. I czujcie, co się w was dzieje. Co się dzieje w całym waszym ciele teraz. Jak się fantastycznie czujecie, jacy jesteście dumni z siebie, usatysfakcjonowani i zadowoleni, że spędziliście te pół godzinki dla siebie, do odżywienia, do tlenienia swojego ciała, swojej duszy, swojego serca. Wasze ciało, dusza, serce, wasz umysł. Wszystko jest wam za to bardzo wdzięczne. I wypełnijcie swoje serce tą głęboką wdzięcznością za to, że jest coś takiego jak yoga, że mamy możliwość korzystania z tego typu ćwiczeń, które uzdrawiają nas w każdym aspekcie naszego istnienia. Powolutku. Usiądźmy sobie powolutku. Ze skrzyżowanymi stopami. Zamknięte oczy dalej. Twórzcie klatkę piersiową. Jeszcze tak mi się podpowiada intuicyjnie, żeby pochylić troszkę głowę, dociągnąć podbródek do klatki, naciągnąć górną część pleców. Przytrzymajcie sobie tak chwilkę. Super przyjemne.
oczka zamknięte. I weźmy sobie jeden wspólny wdech na 5 i wydech na 5. I wdech, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wstrzymujemy wdech i wydech na 5. Raz, dwa, trzy, cztery i 5. Życzę Wam cudownego dnia, kochani, albo też nocy, jeżeli wybieracie się już od razu do łóżka. Możecie otworzyć teraz oczka. Bardzo dziękuję Wam za wspólną sesję. Mam nadzieję, że czujecie się fantastycznie teraz. Pozdrawiam Was i do usłyszenia następnym razem. Namaste.